Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszego splatunowego challenge'u Chodź pomaluj mój świat. Ojej, zjechałem, nieważne. Moi drodzy, tak sobie pograłem troszkę między odcinkami, bo jakaś faza nad Splatoonami wjechała i zobaczcie, że dzisiaj pewnie się nam uda wbić 19 poziom, także mega się z tego cieszę. I w ogóle pokażę wam, co odkryłem, w sensie jestem taki super genialny, że jak sobie wejdziemy w bronię i klikniemy sobie lewy bumper, w sensie, to nie jest bumper, lewą gałę jest napisane, proszę bardzo, sort. Ja tutaj sobie sortuję, special, o, i to są moje ulubione bronie, favorites. I w tym momencie, no jakby ta jest najbardziej ulubiona, najulubieńsza moja, więc jakby chyba najwięcej godzin nią przegrałem, tak mi się wydaje. Natomiast my dzisiaj pogramy czymś, co jeszcze chyba nie grałem chyba tym, czy grałem? Nie grałem. Parasolką, moi drodzy, nie grałem, także bierzemy sobie parasolkę, bo nie wiem, jak ona działa, trochę się boję. Zobaczymy. Może okazać się bardzo fajną bronią. Słuchajcie, zawsze daję szansę na początku. No dobra. To co? Ja idę oczywiście do lobby, żeby nam się tutaj pięknie meczek znalazł. I mam nadzieję, że też ten meczek się szybko znajdzie, bo nagrywam go o takiej dość niecodziennej porze, bo jest południe. I nie wiem w sumie, czy dużo osób gra teraz. Zobaczymy. Dobra, joinąłem. Zobaczymy, czy się uda, moi drodzy. Zobaczymy. Co? Ale przecież ja jestem online. Co to za kłamstwo? No chcę joinąć, no. O, proszę bardzo. Się szuka. Moi drodzy, się szuka. Ty, 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 ta, ta. Tak, wiem. Ty, 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 ta, ta. No, znajdź, widzicie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie. A myślałem, że pójdzie tak gładko. Słucham? Co to ma być? Dobrze, moi drodzy, słyszymy się po małym cięciu w takim razie, bo ja nie wiem, o co chodzi. Jestem, moi drodzy, udało się dołączyć. Także nawet nie musiałem restować konsoli, ani wychodzić z gry, więc nie wiem, co tu się podziało dziwnego, ale jest, dobra. To była pierwsza mapka, na której chyba kiedykolwiek grałem, tak mi się wydaje. Nawet nie zwróciłem uwagi na poziomy, na levele. Dobra, parasolka. Jak działa parasolka? Aha, ja tak muszę jakby... O, Jesus. Tak jakby strzelam nią dziwnie, a co jakieś... A co to robi to? Czekajcie, ja się muszę... naładować się tuszem, potrzebuję. Co robi... Aha, to mi... Aha, to są takie bombki, dobra, okej. Ale powiem wam, że strasznie to jest dziwne. Takie... Chyba mało daje. O, no już nie mam tuszu nawet. Halo, ja chcecie! O, dobra. Jakie to jest dziwne! O nie, ja nie mogę się skupić w ogóle. No, nie, ja się nie dam się. Co robi to? A jakieś bomby! Nie zdążyłem bombami nawalić! O nie! Ale żal! Przegramy raczej, bo ja nie potrafię takim czymś grać. Już widzę, że jest tragedia. A co to parasol robi? Ja tego nie rozumiem. Dobra. O nie! No nie! Ale shit! Czy jest ktoś tutaj wśród was, kto gra parasolką? Proszę mi powiedzieć tutaj tak szczerze. No, nawet nie mogę wyjść z naszego spawna. Tragedia. I strasznie szybko się tuż kończy z tego, co zauważyłem już. Nawet się mam jak naładować tak szybko tu. Przegrywamy. O, czy ja mogę teraz... Takie bomby? To słaby ult, ale wydawało mi się, że też, że parasolka ma jakąś jakby taką tarczę? Czekajcie. A, to jest jakby też tarcza chyba.
O nie, ona się kończy! O kurde! Dlaczego tego mi nikt nie powiedział, że ona się kończy? Ole lipa, ja nie umiem parasolką! Kurde, jak w nich wycelować? To nie jest łatwe. Potrzebuję się naładować. No weź! Ale bubel, ale lipa, naprawdę. O co to w ogóle jest? Ej, masakra! Gdzie ja w ogóle z tą parasolką wyjechałem tu? Ale nawet nie miałem najmniejszej liczby punktów w drużynie, zobaczcie! No czat. Prawie wbiliśmy 19 poziom. Prawie. No dobra, myślę, że możemy sobie kontynuować. Zobaczymy, czy taka sama drużyna pozostanie, czy taki sam skład ogólnie zostanie. O, jest Big! Bignin! Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie Bignina. Na poziomie 22, słuchajcie, tą parasolką. O, jest Andy! Andy, ciebie również pozdrawiam, buzi, buzi, buzi. Mua. Ale czat, słuchajcie. Fajnie sobie pograć z wami. Ja mówię, słuchajcie, Splatoon tak mi się wkręcił, tak bardzo mi się wkręcił, że... nagrywanie Splatoona i ogólnie granie na live'ach Splatoona to jest dla mnie czysta przyjemność. Poza tym też trochę właśnie ostatnio się znowu wciągnąłem jeszcze bardziej. No i właśnie pograłem sobie między odcinkami. No halo, dlaczego dwie osoby wyszły? Nie lubią nas? O! Jest jakiś Elias. Dzień dobry, hej, witam serdecznie, pozdrawiam bardzo mocno. No i jeszcze jedna osoba, no niech wejdzie. Wejdź, 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 no halo. Bo inaczej, jeżeli ktoś nie wejdzie, to ten materiał będzie tak pocięty, jak szwajcarski ser, a tego byśmy nie chcieli. Bardzo mocno byśmy tego nie chcieli, no właśnie. Ty, ja wam pośpiewam może. To jest taka rozrywka z Andecem. Ty, ta. A mogę tutaj tak, patrzcie, mogę miksować gałom. Miksuję gałom. No halo, dlaczego nie ma ostatniej osoby? A pewnie jak zobaczycie sobie cięcie, to na pewno wejdzie. Na bank, jestem tego stop... Więc... O, no nie mówię! A chciałem cięcie robić. Mamy battle time. Tylko ja z tą parasolką, to jest jakaś tragedia. Ale działa jako tarcza, więc z drugiej strony może będzie... O! O, dzień dobry! Czy tą mapę w ogóle widziałem kiedykolwiek, czy na niej... Nie wiem. Andy jest przeciwko nam, o nie! Nie wiem, ja tu chyba nie grałem nigdy. Bo nie kojarzę. Potrzebuję się tu skitrać. Tylko, że ja nie dam rady... A nie! No i widzicie! No za wola ta parasolka jest dla mnie. Naprawmy to po zielonych. O, trzeba ładny kolor tutaj nadać. O, znowu ten sam! Znowu ten sam! No serio? Ale lipa. No o! Ha, mam cię. Ała. Ja nie umiem! I to jeszcze Andy była, nie wierzę. Ej, od tyłu! No słuchajcie, panie, oni już tutaj są. No! Ta parasolka jest słaba. To się może ja nie umiem, no. No pewnie, młotem mnie, no zgnieć mnie młotem, z młotem mnie zgnieć. Pewnie! O!
O, zabiłem kogoś. Uciekałem, udało się. Już nie mam tuszu. Lipa, moi drodzy, jest lipa. A jak tu się bronić tym? O, tak się bronić. Nie mam w ogóle tuszu. Ej, no! Co za chamstwo! W ogóle nie mam tuszu, Jesus! Ała, ała! Spadaj! Na drzewo! O nie! Ała, wychodź! No i lipa. Przegrane jak nic. Nawet nie ma o czym mówić. Chociaż tak różnie. Naprawdę? No dobra, nie spodziewałem się tego. Mimo tej mojej super turbo świetnej parasolki. No, jest na ostatnim miejscu, bo gram parasolką. To jakby oczywiste. Level up. Mamy 19 poziom. Oczywiście, że chcemy sobie kontynuować. I znowu mam ogromną nadzieję, że cała drużyna będzie naraz gotowa i wszyscy będą! Fajnie by było. Pięknie. Trzy osoby są potrzebne. Halo, trzy osoby. Zapraszamy serdecznie, trzy osoby. Gdzie jesteście? Trzy osoby, trzy osoby. Dawam śpiewał. Nie chce mi się robić cięcia, naprawdę, słuchajcie. Nie chce mi się. Jestem leniwą bułą. Dziś jestem bardzo leniwy. O, proszę bardzo. KM Luck. Panie Luck, mam nadzieję, że pan przyniesie nam szczęście. Ale fajnie by było być teraz w drużynie razem z Bignim i z Andy. Dobra, Matias. O! Red Game, Mr. Red Game. Panie Red Game. Dobrze. No i co? O! Moja ulubiona mapka. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo ją lubię. Nie wiem, jakoś tak mówię, dlatego, że była moją pierwszą mapką, na której chyba grałem. Jestem z Bignim znowu, a Andy znowu przeciwko nam. Aj, kurczę, no. Ja się muszę tuszem tutaj naładować i się muszę mocno pilnować. O nie. Dobra, parasolka się skończyła. Nie mam parasolki. Kiedy mogę ją na nowo nabyć? No. Ja nie umiem tym walczyć. Ale właśnie ten challenge ma na celu to, żebym się nauczył nowych broni. Właśnie o to chodzi i się uczę. Patrzcie, jak jest dobrze. Poznaję różnorodności. Dobra, jedziemy do góry. Ociepanie! Aaaa! Nie spodziewałem się go tam! Skandal. Ale strzelam. Dobra, ja się ładuję. Okej. Kurde. A nie. Nie, nie. Mało punktów, mało punktów. W ogóle jestem teraz ciekawy, ile potrzeba mieć, żeby wbić 20 poziom punktów. Zaraz zobaczymy sobie. Leć tu. No kurde, on tu kampi! Co to było? Co to ma być? Głupie kampienie.
Para. Zrelaksujmy się, moi drodzy. No i... Ile emocji dzisiaj ze mnie wyżyło. Wyszło. Ha! Nie wiem, jak cię pokonałem, Panie Red Game, czy coś tam. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek byłeś. Przegraliśmy chyba, no oczywiście. Boże. No ale czego się spodziewać, moi drodzy? Jak z parasolką jestem nieumiejętny. Muszę zobaczyć jeszcze, jakie są bronie w sklepie. W kolejnym odcinku sobie, na kolejny odcinek sobie ogarnę. Zobaczymy, bo chciałbym poznać jeszcze inne bronie. A co się będziemy oszukiwać? Nie ma co się oszukiwać. No, 43 300 punktów trzeba mieć, żeby być na kolejnym poziomie. No dobra, moi drodzy, myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Trzy meczyki się odbyły. Mam nadzieję, że wam się podobały. Oczywiście lovki kiski besowskie. Was dziękuję bardzo mocno i bardzo serdecznie. Słyszymy się w kolejnym challenge'u już za tydzień. Natomiast za dzisiaj wam dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Tak więc trzymajcie się, cześć i pa pa!